Hola compañeros, mną Premeteo i zapraszam do kolejnego szóstego już odcinka z naszej serii Disciples 2. Disciples 2. Sorry, Disciples Liberation. Dobra. I teraz tak. Oczywiście zminimalizuję sobie OBS-a, żeby tam mnie tutaj ścinało. Pozwolę sobie wejść w... W ogóle tutaj jest ustawione jako story. To pewnie dlatego, że zostało zapamiętana trudność, którą ustawiałem dla testu, który robiłem pomiędzy drugim a trzecim odcinkiem. Ale w samej kampanii, jak wczytam, to tam poziom trudności będzie legitny. Co tam dla zasady mogę tutaj w ogóle ustawić taki, żeby nie było. Chwilę, trzeba podgłosić muzykę. Teraz jest dobry moment. Dobra, wideo. To chciałem troszeczkę pozmniejszać. I resztę chyba zostawię. Może jeszcze jakoś cień zmieszę. Dobra. Może teraz będzie troszeczkę lepiej to chodziło. No i muzykę oczywiście zmieszę z powrotem. W sumie to nie było za dużo tego dobrego momentu. Ale wydaje mi się ogólnie, że głośność gry powinna być już git good. Czyli tak, wczytujemy... to... No można by w sumie continue dać, ale dobra. Już wezmę w ten sposób. Dobra, czyli odcinek szósty, tak? Z Disciples Liberation. Jesteśmy tutaj w mieście, musimy się ogarniać. Poziom trudności oczywiście tutaj... brutal, wiadomo. No brutal tutaj by był tak czy siak, no tak bym tam nie zmieniał. Jakby co. To już jest oficjalnie jako easy, w momencie jak wybiliśmy piąty poziom, tak? A to jest dalej jako medium, czyli w tym momencie to jest niby łatwiejsze. A bo to jest siorką, tak? Tak, to jest siorką, a to jest ten jakiś tam... Dobra, to zrobimy właśnie teraz, będę chciał to zrobić. Ogarnijmy sobie armię. No właśnie, bo sobie tutaj troszeczkę natraciliśmy. No, ten cały opętany może sobie dalej być. Soldiera, tego żołnierza tutaj całego bym też nadal chciał mieć, mimo wszystko. Niech on będzie. On jest dobry. No i tych łuczników bym wziął dwóch. Nie tu. Tutaj. Raz. Dwa. Zobaczmy, jak z łucznikami będzie to wyglądało. Ciebie tutaj. Was tam na tyłach. Pięknie. Leadership 40. Jak sobie rozbudujemy miasto na poziom drugi, tutaj, będziemy mieli plus 50 do leadershipa zamiast 25. Także będzie, jak już będziemy mieli drugi tier, to będę chciał pewnie mieć armię już składającą się z samych drugotierówek, tak naprawdę. Jeszcze zanim do tego się dokopiemy, to pewnie jeszcze dobijemy kolejny tam, nie wiem, od którego poziomu były kolejne punkty dowodzenia, ale chyba co piąty poziom dostajemy 5 dowodzenia po prostu tam na 5, 10, 15, chyba jakoś tak to było. Także... tak mi się wydaje, że tak było. Chyba tak. No więc na piątym, na 10 poziomie i na tym drugim tierze będziemy mieli tak naprawdę w sumie plus 30 jeszcze dodatkowo do dowodzenia. A więc będziemy mogli już naprawdę dużo tych jednostek mieć, więc zamiast po prostu spamić takie pierwsze tierówki, co też można byłoby teoretycznie robić, no tak naprawdę tyle pierwsze tierówek to możemy wsadzić, ile tutaj jest miejsc, ale myślę, że będziemy grali jednak z drugotierówkami później. Może nawet z jakiegoś questa gdzieś w nagrodę się dostanie trzeciotierową jednostkę. Tutaj zanim będziemy mogli sobie zbudować marketplace lub blacksmitha, no to tam w demówce to było tak, że jak ogarnąłem cały motyw Imperium, to chyba się jedno z tych dwóch odblokowało. Nie pamiętam jak cały motyw, albo w połowie motyw tych nieumarłych, to się jakoś to drugie w którymś momencie odblokowało. Nie pamiętam. Chyba, że po prostu jakoś progress overall musi... iść, a gdzie, to chyba może nie ma znaczenia. No bo nie chcę mi się wierzyć w to, że teraz jakbym zrobił całych demonów i później na przykład elfy, to nie będę miał ani marketplace'u, ani blacksmitha, nie? No to wątpię, żeby tak miało być. Czy może tak będzie, ale nie sądzę.
Także zmniejszyliśmy troszeczkę graficzkę, troszeczkę jakość, zobaczymy, czy to cokolwiek pomoże, czy będzie się trochę szybciej to wszystko ładowało, czy gra sama będzie rzadziej się ścinała. No, z tego korzystaliśmy w poprzednim odcinku, tak pod koniec. A demon stands is close to whispering orders to the possessed mortals throughout the cavern. He ceases his whispering and looks to you as you approach. Elko, the metallurgical, sent me a blade she is forging, has asked for one named Pokong. Trader of mortal goods, she is here, and she can be yours for a price. Okay. Take it, now give me Pokong. This painter whispers a command to the possessed mortal who walks towards you as if in a trance. Will that be all? What are you doing here? You seem to have some kind of control over the mortals here. The only thing more frail than their bodies are their minds. They need only the slightest convincing to work the minds for ore. So I convince them, slightly. Why are you selling possessed mortals? I thought the possessed, the postulants of the Unholy Legion were just used for labor and in your armies. For most, that's true, but I despise being narrow-minded. You seem to control postulants by whispering something. What I'll say is this. Words are the first step to manifesting one's thoughts in reality. Speak well and words are more than enough. Understandable. Have a nice day. If I need anything else, I'll be back. Chwila, mamy Pokonga w armii? Jesteś jakiś dobry? Nie, no taki sam chyba, shit. Nie, ej, to jest jakiś mocniejszy. Ej, on ma statystyki jakoś zenchantowane. Ma więcej inicjatywy. Ma więcej powera, ma więcej szans na kryta w ogóle. Ty, Pokong. Pokong jakiś taki lepszy jest, ale no dobra, idziemy go poświęcić na miecz. Bo rozumiem, że on zostanie zarżnięty tam na krew czy coś, żeby zenchantować mój mieczor. A fajny ten Pokong. Może go nie poświęcać, może z nim pograć tutaj coś. Ciekawe jestem, czy on mógłby zginąć w walce. W sensie, że po walce, czy by został z jednym HP, czy by zginął permanentnie. The exchange must be made for your blade to be born in my forge. It demands the one called Pokong. About the sacrifice. What are you making right now? Why can I choose my weapon? What can you tell me about yourself? What do you think of Empire Forgers? Where is the rest of your forge? There are so many weapons, but your forge is hardly equipped with any tools. My true workshop is in Barotnor there. I am not just forger, but an architect for a weapon powerful enough to kill a god. One god in particular, he calls for its creation and his own demise. You eye the demonic forger suspiciously, wondering if she has gone mad or if there is some truth to the claim. What do you think of the forgers of Empire? Before he was killed, my father was a forger. He was pretty famous for it, in the laws, anyway. I bet you two would get along. It will be an honor to meet your father. Though that does not mean to me what it means to you. What can you tell me about yourself? You are an interesting forger. I've known enough of them to know they don't tend to be interesting normally. I am Alcott, the metallurgical. The fifth epoch I birthed, the dagger of Uru, ripped in Norden at the Well of Destiny. Through that blade, Red Resin would rise in mortal form and retake the world. We were thwarted for the 3,000 years since I have been here, preparing. Why can't I choose my weapon? I don't see why you are the one choosing the blade you'll make for me. Not I. Your blade has chosen you. Already there is a bond, though the blade is yet to be born. What are you making right now? That looks deadly. What is it? You point in the direction of a pile of exotic deadly things. The dire flayed of Dregazul, forged from the horns of the
Pandemonius, prepared for an elven guard in the Wildlands. About the sacrifice. So this blade needs life. About that. I'll return with sacrifice. I'll offer Pokong the Shrouded. Mogę kogoś innego? I'll return with... No? No dobra, weźmy tego Pokonga. If the blade wants power, then power it shall have. Pokong step forward. You gesture to the helpless possessed woman, a soul in a trance. She takes Alcott's first weapon with her and steps forward. Alcott's jaw dislodges. Her mouth stretches until it's wide enough for the young warrior to walk in it. As before, Alcott's body expands into a grotesque bulbous mass, then is cut open by the weapon inside. Take what is yours, mighty warrior, the blade awaits. But know it still hungers for more. It is insatiable. It whispers the name Horkos. Blade of the Murderer. Teraz jest na niebiesko, czyli jest rzadkie. Rzadkie przedmioty mają przynajmniej trzy efekty. Inicjatywa jeszcze dochodzi, krytyk. Ty to miałeś, nie? Tam inicjatywa mu mało potrzebna akurat, no ale niech sobie mam. A tu mam 7. Nie wolałbym tego? Nie, ostatecznie stwierdziłem, że to wolę, tak? No bo to nie, to ja to rozłożę. To też rozłożę. Na tym się jeszcze mogę zastanowić, to zostawię. Dobra. After an important what? Return after an important battle. Będzie można upgrade'ować dalej ten miecz u niej. Dobra, najpierw załatwmy tę siorkę. Bo tam u góry... A, tej mapy nie ma, no tak. Nie, tam u góry przejść nie było, tam były zablokowane przejścia dwa. Albo przez te korzenie, albo przez jakąś jakieś tam drzwi, kratę w sensie. Tam było powiedziane, że potrzebna jest postać, która może otwierać zamki. Która ma lockpicking. Dobra, tam jest jakaś grupka. Bo te wszystkich tych strażników chodzących to już pokonałem, tak? Tutaj jest ta fontanna i ten ziomeczek. Tam jakiś strażnik chodził wcześniej, ale ja to chyba wszystko porobiłem, nie? Już chyba... O, tu jest coś jeszcze. This machine looks like they're connected to some bigger structure below. Jakieś spodnie dropnęły. Dwa siły, jeden zręczności. Cztery siły, trzy inicjatywy. No weźmy. No to rozwalę. Niech będzie. Okej. A to jest ta siorka pewnie. The demons look like they're building some kind of machine. Agreed, but what does it do? Gold. Dobra, siema. Golda chciałem tylko, nie, no dobra. Zobaczmy, co wy tu macie do powiedzenia. Będzie walka. Temkanna, mistress of the Circle of the Blazing Heart. No closer, who sent you? Your brother, I presume a knight named Temket. The sorceress relaxes somewhat, relieved to hear a familiar name. Finally, he heard the cries of the Circle of the Blazing Heart and sent aid. He wants you dead.
komu lepiej tu będzie pomóc tak naprawdę. Nie mam pojęcia, komu powinienem pomóc tak naprawdę, jej czy właśnie, bo mógłbym teraz zdradzić brata i jej pewnie pomóc, nie? Coś tego. Nie wiem, co byłoby lepsze, więc weźmy, że po prostu będę utrzymywał się przy jednym zadaniu, przy jednym słowie. Jak coś komuś obiecam, no to, no to tego dopilnuję. Chociaż na pewno jakieś wyjątki będę robił, jeżeli się okaże, że osoba, która mi dawała questa, na przykład mi nie powiedziała całej prawdy czy coś, no to... Dobra. If you must know, he sent me to kill you. He wouldn't. You wouldn't. I'm finally liberating the people here. You will never stand in the way of that. Liberating? Liberation? Kurczę, nie wiem. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Dobra, posłuchajmy. You don't look liberated to me. You look trapped in a cave. Our freedom does not come from without, but from within. That is what the Circle of the Blazing Heart offers. We are the uprising, the way out for all the postulants subjugated by the demon overlords. Okay. I could use this to my advantage. Who are you? What is the circle? Your uprising sounds dangerously close to being a cult. Life with demon lands from Heurig to Barad-Nor is the same. We toil, then we die. There is no escape. Until death. We are sent to the fourth heaven, the sea of flame, where we either burn for eternity or are reborn as a demon. The circle of blazing heart is different. We have learned how to take our own lives and do so without our souls being sent to hell. Why are the demons attacking you? Are they? Why would your brother want you dead? Temket didn't want me to save you. He wanted me to kill you. He spent his entire life breaking out of the case of the demon hierarchies. If he thought our uprising risked his career, then he would rather see you and the uprising die. Okay. Makes sense. Why are the demons attacking you? I'm still not clear on why demons would attack their own workers. Demons are born from metal. It turns molten by the rage of their god, Betrizen, and from that rage they bubble up. They have no care for life. They'd rather see us die than risk us taking a stand. Who are you exactly? Tell me more about yourself. You are the leader of the people here? I am their mistress and their guide. I help them find peaceful death, free of fear or retaliation, so they might finally rest. I could use this to my advantage. On the other hand, I could kill the demons spawned here, and you and your circle could join us in Ilion. You would risk your standing with the demons? I never thought the Fate Hand would guide someone so selfish. On the other hand, I am here to earn a strong alliance with the demons, and dealing with you would make that much easier. You wouldn't be the first to try, you will not be the last. Nie wiem, co tu wybrać, no. Co zrobić, żeby było dobrze dla demonów? Jest opcja, żeby ją w ogóle pomóc wrócić do Imperium. No tego nie chcę robić na pewno. To prawdopodobnie będzie minus dla demonów, może jakiś plus dla Imperium, nie wiem. Mogę jej pomóc, żeby... Mogę ten zrobić tak, żeby poszła do mnie, czyli prawdopodobnie się dołączy po prostu do mojej armii. Tylko pytanie, czy to jest jednostka, czy to będzie jakaś takaś, wiecie... Jakiś kompan. Tam jest ograniczone miejsce dla kompanów, nie? Jest tam tylko 9 miejsc, więc nie sądzę, żeby w tej grze dało się kompana nie dostać, jeżeli jest potrzebny, żeby... Chociaż może? Nie wiem. Dobra, no weźmy ją. I'll deal with the demons in the mine.
Once it's safe, you're coming back to Ilion, our home. So long as I breathe, you'll be safe there. I trust you, the secret of the Blazing Heart is in your hands. It's never over. Return to Temkana. A to czemu? The circle of the Blazing Heart must go on, even if the demons have our hearts. Aha, the demons have been slayed. Aha, czyli ja musiałem tych strażników po drodze pozabijać tylko, tak? No dobra. I found the demons rising by the sacred and killed them. The way out is clear, but you must move quickly. To Ilion, we thought death was our only liberation. Nie liberation, tylko liberator. But we were wrong. It was you all along. But what of my brother? Leave him to me. Zresztą to Temker. To Temket. No dobra, gdzie trzeba się z tym Temketem zmierzyć? No on wyglądał na trzeciopoziomową jednostkę, na rycerza piekieł. Możemy o nim przeczytać zanim do walki dojdzie, żeby objąć jakąś strategię. Może jak wyjdziemy, to od razu nas tutaj spotka na wejściu. Ale nie, no, chyba nie. Będzie trzeba do niego pobiec. Kawałek. Chyba. Dobra, czyli możemy się na sekundę wrócić do miasta, bo chyba mamy budynek, w którym w przyszłości będzie można jakby co tego rycerza. Tutaj chyba jest na trzecim tierze, nie? To on będzie, tak? Z nim będziemy się bić. Prawdopodobnie. No on tak wyglądał, nie? Jak z nim gadaliśmy. Ma takie punkty akcji, ma 4 ruchu, 110 inicjatywy, 100 powera, on tam będzie miał więcej, będzie miał pewnie wyższy level. Będzie miał 50% więcej powera, 20%, 25% więcej HP, 20% nakryta. Jakieś tam odporności dosyć interesujące, jest człowiekiem niby. A to ciekawe, bo na przykład opętany jest w połowie demonem, w połowie człowiekiem, albo berserker. Tak, tu jest Human Demon. Tu jest Human Demon. To jest tylko human w ogóle. To jest tylko demon. The human giant. A jeszcze, demon powiedziałem. Demon giant. Okej. Okay. Więc jest jeszcze coś takiego jak giant. Rasa gigantów, tak? Dobra, czyli tak. Jego zwykły cios to jest... nie zadaje obrażeń fizycznych, tylko... Te tamte, żywiołowe. I podpala. Podpala zawsze, nieważne czy ma cel mniej niż 75% czy 50%, tak jak to zwykle jest, tylko po prostu zawsze tym hitem podpala. Fire Nova. Zasięg 2, obszarówka. Burst flames around the infernal night, dealing primal damage to all enemies, inflicts confusion and taunted on the tower. Pasywka. Each time the infernal night is attacked by an enemy adjacent to him, he strikes back with flame strike. To samo ma taki wilkołaczek elfów. Się troszeczkę inaczej pewnie wygląda, bo to jest napisane, że strikes back with flame strike, a tamten to tam po prostu drapie. Na backline, jeżeli on będzie, to... Says the enemy with the highest amount of HP ablaze, dealing primal damage in flicksback, czyli zadaje obrażenia żywiołowe i podpala jakby co, kogoś kto ma najwięcej zdrowia. Okej. Okay. Dobra, understandable, have a nice day. Idziemy po niego. Zobaczymy, czy pierwsze tierówkami sobie z nim poradzimy. Sobie w ogóle światło już zapalę może. Zasłonię zasłonę. Rzeczy w sumie to poza nagrywaniem powinienem przygotowywać, ale już nie chciałem czekać do momentu, w którym by mi się opłacało to robić, bo nie lubię za wcześnie zapalać światła, chcę jak najdłużej siedzieć w świetle dziennym, że tak powiem. Wolę światło dzienne po prostu. Dobra. Zobaczmy. Zobaczmy w ogóle poziom trudności tego questa. No teraz już główny wątek jest niby łatwiejszy od tego. A dobra, dokończmy już to. Night, I ride from the Uru, then past the waves, the wastes.
I found your sister. I trust the mines are her tomb. About that. She says so for Ilion as we speak. What? I didn't want you to save her. I wanted you to kill her. Do you know what they will do to me for her insolence? So long as she breathes, I will never earn my honor in the eye of Betres, and I'll kill you for this. Bierze udział w walce. Szósty poziom. Co ona robi na supporcie? Primal Might. O kurczę, on bije akurat Primalem. Ona też biła jakimś Primalem? Tak, Primal. Ojej, ojej, ojej. Będzie o 25% jeszcze wzmocniony. No to może być groźna walka. Mamy dwóch łuczników. Może się go jakoś rozstrzela. Ma 1134 HP. No walczymy. Zobacz, może się jakoś to porobi. Ajajajajaj. Primal Might. Może wdepnie kupio jakieś debuffy, podpalanie, coś tego. Ja ty masz ruchu? 4. Może tobą tutaj przytankuję. Przytankową. Ja przynajmniej truciznę nie weszła, na defie przyjęty cios. Ona miała tego chaina, ta? No właśnie, no też groźna była, przecież. No z trzeciocierówką się bijemy. No mini bosior taki już tak naprawdę na tym etapie dla nas. Poczekajmy. A czy jest trudny teren w ogóle, tak? A i chaina użyła tylko na jednej jednostce, no to spoko. I też na defie w ogóle przyjął. To luz. Panie. Stamtąd nie sięgniesz niczego, tak? Niejku, najgorzej. Ja nic nie strzelę. Trzeba było się jakoś poruszyć już. On będzie groźny. Dobra, iść tam. Niczego nie sięgnę, no właśnie. Dobra, daj defa. Mógłbym się ruszyć jeszcze raz nim, ale nie chciałem. Tutaj będę musiał chyba. No. Niech będzie. Dobra, trutet. Jaki to miał zasięg? Tu nie jest napisane. 4. Nie sięgnę. Miało coś zasięgu 5? To na przykład? No to ma 5. Tylko że to 20 many. Nie wiem, czy ja chcę używać tego. To miało 4. Dobra, idę tu. To bym tam podszedł po teamwork. I to bym tutaj załóżmy. Albo tu, 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 tu. Tutaj jest. Tylko w to nie wdepnął. Dobrze, nie wdepnął tutaj, dobrze. Pytanie, czy on tam dobiegnie? Nie, on tam nie dobiega. To są te trudne tereny, te difficult terrain.
Ale ma 4 ruchu. Tutaj nie wejdę. Tutaj bym wszedł, ale bym po debuffach wszedł. Czy on tutaj dwa kroki tylko zrobi? Chyba, że tutaj przejdzie po ogniu. Nie, no to mu to trzeba waitować. Jak oni podejdą, to będziesz bił po prostu. No to bym chętnie zrobił kroczek do przodu. Żebym tamtym mógł jeszcze podejść. Co jest? Czemu tego nie możesz? Czemu nie możesz tego się... What? Czemu nie mogę w tego strzelać? What? No nie no. Oskamowali mnie. Czuję się oficjalnie oskamowany. Rzucę regenerację na ciebie już zawczasu. Nie masz pełnego HP, to miej. No ten wdepnie w tę moc, będzie źle. Zrobił... on użyje obszarówki. Ale ustań tu. Tu może zachęcę jakoś, żeby podszedł. Albo żeby tu użył obszarówki. Dobrze, w dobrym miejscu. Oni we trójkę mają defa teraz. Tak, użyję od razu obszarówki, żeby tylko tego jednego sięgnąć. Stauntował. I zużył ruch. A detonacja weszła. On tam płonie. O tego bym najchętniej teraz klepał, o zaflankowaniem. Masowo. Dobra, weszło osłabienie. On kontratakuje, zapomniałem, ojejku. No taki rycerz piekieł. Nie, trzeba go bić. Nieważne, kolego, bijemy cię dalej. Ale iść tu. Heal na ciebie. Padł. Ale tylko jego trzeba było zabić. Dobra. Easy gierka. Nikogo nie straciliśmy. No znowu nie przeczytałem, co trzeba zrobić w walce, tak? Myślałem, że trzeba wszystkich pokonać, że trzeba było tylko jego. Natomiast armia w ogóle, straż. The Infernal Knight raptures in a burst of fire and molten rock. Was he even mortal anymore? They say that some servants of demons became demonic themselves. Not much from the looks of it, which seems to be just how he wanted it. Minus 5! Nie, najgorzej! Nie, trzeba było jednak tamtą zabić.
Minus 5. Minus 5 mamy. Ale to mamy ją tam gdzieś w tym Ilianczynie, czy nas wyciskali i ona tu nie będzie obecna. Mamy ją jako nagroda jakaś, coś? Nope. Czyli ona po prostu sobie tak tutaj niby mieszka, jest bezpieczna, ale nie będzie dla nas walczyła ani nic. No nie, no myślałem, że ona się do nas przyłączy, będzie mieli jakąś nową jednostkę, jakieś coś. No nie, najgorzej. Trzeba było ją zabić. Aj, najwidoczniej nie zrozumiałem tego, jak demony działają, bez względu na to, o czym on myślał, jednak co było po demoniemu, trzeba było ją zabić, a nie tam się bawić. Underground Passage? Teleportancja. An ally to another tied with. A, sojusznika mogę w ogóle. Dobra. Requires further advancement in your adventure. Jakby co? Żeby to można było zrobić. Zresztą drewna nam teraz brakuje. No proszę, grałem demówkę, to właśnie drewna miałem kilkanaście tysięcy. Nie, złota też miałem całą masę, tam z 30-40 tysięcy tego żelaza. Miałem bardzo mało. Musiałem kupować żelazo za złoto, później jak miałem market. No dobra. Jestem rozczarowany, zawiedziony. No, to jest... No 5 punkcików reputacji w plecy. Dobra, trudno, idziemy w główny wątek robić. Postarajmy się od tego momentu robić wszystko jak należy. Nie chcę się z wami bić. Fontannę zdrowia trzeba jakąś przytulić. No to można by, ale dobra, tam żelaza mi nie potrzeba. Mana. Mana. Tam było. Dobra, idziemy. Czyli tam, gdzie w sumie są strażnicy. Dobra, mogę skorzystać z tej jednej many. Tam te 10 punktów sobie odnowię. Tamta mnie nie zauważyła. Idziemy główny wątek cykać. Czyli strzałka w górę. Idziemy do pizzów. Teraz to jest niby easy, więc... To powinno być łatwiejsze od walki z tym trzeciotierowcem niby, tam. To co tutaj będzie. Dzień dobry. Tam mamy walkę. Tu mamy questa. Before you stands a group of warriors engaged in what could only be described as self-mutilation. Welcome, welcome. I am Noemi. Come to die in the pits and be reborn as Betrizen's lover. I do not care to be champion, but do not stand between me and my glory, the death. Betrizen could do better than you. You should serve the High Father. I am Betrizen's true lover. Nie, nie chcę kłamać. You think the god of wrath, the god of hate, of malice, of Nevendar itself would stood to taking you as a concubine? He would not, which is reason enough to glorify myself in the pits. Then I might earn a place aboard the Helzelen, sail the fiery seas and present myself. Very scary, which I mean as a compliment. But let's be honest, you'll be torn apart if you try to fight demons. We do not intend to win, only to die bravely. For that we've heard of an undead warlock dealing in a fighter's cure. Have you met the man? If you have, we'll pay well for what he's offering. I've met the man and have his wares. A właśnie, to jest coś, co on mi tam niby dał, sprzedał, czy coś i... Albo ja nie pamiętam w sumie, jak to tam było. I nic nie dostałem.
The warlock you're after is a man named Johalmar. We've met and I have the fighter's cure, he was saying. This is it. After a lifetime of learning the ways of demons, we may actually descend into their abyss and emerge aflame. Who is Betres? No, to wiemy, kto, ale no, zobaczmy, co mają do powiedzenia na ten temat. So we want to be Betresen's lover, Betresen the god of hatred and who created all of Nevendar for the Highfather, the god, and you. He created Nevendar from the debris of a thousand epochs before, formed it out of love and duty, but he was betrayed by the lesser gods and by the angels. He was imprisoned by the Highfather after his betrayal, tore Nevendar asunder. He was a creature of love. We are all the ones who turned him into what he is now. You, me, everyone. What is the Helzeden? You mentioned the Helzeden, the ship that sails to Betresen. Yes, beyond Nevendar are the four heavens. The fourth is Betresen's prison. Hell, a fiery sea in which he burns for eternity. When a demon dies, their soul sails the molten sea as the hell, on the Helzeden, where they reach Betresen's eye. Then what? Right, I've heard this tale over lagers at the pub. Betresen's eye remain closed until the Helzeden approaches. Yes, then it opens, and one by one the demons are judged. If they died as true warriors, they are brought back stronger than before. And that can be true of mortals who die bringing glory to Betresen as well? Exactly. What do you know about Heurig? I'm still getting my bearing in Heurig. You seem to be a bit more comfortable. And I am. Heurig is home to the many sects of the Legion. Each sect is an order. I know of four. What are these orders? I understand that no one knows of all the secret orders governing the demonic legions. Only Betresen. I do know the Order of the Split Tongue controls Heurig from the shadows, under their leader, the Sacrist. The others I've heard of are the Order of the Red Sun, they are the warriors, the Order of the Black Moon, they deal in the arcane arts. And finally, the Order of the Scarlet, led by the one known as the Hegumen. They call their flock postulants, but make no mistake, we are chained cattle to them. About the fighter's cure. It wasn't easy, but I was able to get your fighter's cure back from the thieves who stole it from Johalmar. Excellent, and where is it? I'm keeping it. Nie wiem, po co by to miało mi tak naprawdę. Forget Betresen and join us. Nie chcę, żeby on do nas dołączył. No dobra, na pewno go nie chcę, bo to jest zwykły opętany. Mogę sprzedać. You said we will pay for it before I give it to you. Show me the coin. Finally, this frail life will soon be over. In the next, it will be me holding the whip. I will be the one raining terror down on the postulants. Betresen, I sail to you, my love. She quickly gulps down the concoction, and even more quickly crumbles to the ground in pain. Before your eyes, she changes. Noemi? Suddenly the beast you knew was Noemi rises, changed and frothing, hungry, bleeding, snarling, overcome. Dostałem tam jakieś pieniążki, coś tego, co płaciła mi? Mamy fajta. Z drugopoziomkami, tak?
Nie no, to chyba na tym etapie to już powinno być easy na klatę, co? Bo nie muszę się to jakoś przejmować tym. No nie, znowu te piksele tutaj. Najgorzej. Zobaczmy, co on zrobi. Waituje. Po co? Chodź się do mnie. Tu by trzeba ustać. Tak, on ma obszarówkę? On miał obszarówkę. To czekam. Ja nie mam zamiaru podchodzić. Ty podchodzisz pierwszy. Okej, okay, silensował się. Nie będzie mógł użyć obszarówki. Przez dwie tury. Silence sprawia, że nie można używać właśnie drugiej i trzeciej umiejętności, gdyby była jakaś trzecia. I zaklęć chyba też nie można. Można tylko to, co się ma pod jedynką. Jakby co. Let's move. You're done. Był malutko za dołą. Tutaj już stanę. Zaraz się go porobi. Ta obszarówka pewnie zostanie zmarnowana. Oczywiście. I teraz będzie prawdopodobnie soczysty one shot. Bez kryta nawet pada. Dobra, będziemy strzelać. Tutaj chcę oflankować. Tamtego będę wolał strzelać. Ustaw się tu. Teamwork. Strzelaj normalnie. No. Nie mogę, nie wierzę. I w tego te... Dobra, łucznicy nie mogą targetować celów, które sąsiadują z nim. Nie mogę strzelać w niego, jak on jest obok mnie. A w tego nie mogę prawdopodobnie dlatego, że on jest na drodze. Czyli jednak łucznicy nie mają takiego fajnego zasięgu ataku, jak myślałem. O, ja pierniczę, czyli niepotrzebnie tu podchodziłem w ogóle. Oddaj turę. Ty podejdź. Dobra, on powinien mieć tak naprawdę... Jakie motivated? Come on. Pięknie. Ten tu z obszarówki uderzy we trzech. A to nic. Kryt wszedł. Dobry kryt.
conjuring a nightmare. Got to defend your act. You're done. Level 6. 500 złota. The abomination you once knew as Noemi scurries back from your blade and, seeing an open window, turns and runs away. You sigh in relief. Part of you did not want to have to kill her. Let her go. While she wanted to become more powerful, that definitely happened. Let's hope that if Bertrazan's watching, he likes what he sees for her sake. Jest plus 5. Naprawdę wyszliśmy na zero już tam z tamtym dziadostwem przed nim. Zobaczmy tutaj. Mamy Divine Damage. Mamy Critical, okej. Okay. I Divine Damage 5%. A bo to jest biały Shard of Hope, a to jest Shard of Zeal. I te białe są rzadsze jakieś. A nie, bo to jest Divine Resistance, a nie Damage. To nie tak, że one są rzadkie, to jest wszystko na tym jednym tym, na porównywalnym poziomie tak naprawdę. Jak jest Feint napisane, no to jest wszystko jakby porównywalnego tieru, powiedzmy. Na tego samego tieru porównywalnie dobre lub słabe. No dobra. Tutaj zobaczmy. 4 wytrzymałości, 2 domany. Dziadostwo. Mamy skill tree. Wymaksujmy sobie już to. Będą mieli po 12%. I teraz tak. Teraz byłoby miło zamyśleć o tym albo tym. Avi i jej kompanionsy dostają plus 1 do morali. No i to byłoby spoko chociażby dlatego, że Avi dostanie morale. Kombinując to z pasywką ani kompanionsy już będą miały plus 2 do morale. Mamy w tym momencie takiego, który zaczyna od razu z 3 punktami, więc jest to useless, bo nie ma sensu, żeby miał więcej niż 3. Ale w przyszłości, jak będziemy sobie ich wymieniać na takich, którzy nie mają takiej fajnej pasywki, że zaczynają od razu z tym plus 3 do morale, to oni wtedy już będą zaczynali z plus 2 od choćby, nie? I wtedy już będzie trzeba ich jeszcze raz tam czymś dobuffować i będą mieli plus 3. Jakby co. A tutaj sprawia to coś, tutaj mamy takie czuć, że jeżeli Avi w kogoś krytnie, no to ten cel zostanie na 2 rundy oznaczony i wtedy wszystkie obrażenia ze wszystkich źródeł, które będą wchodziły w ten cel, będą o 10% większe. No to będzie na pewno dobre na bosiorów jakichś, na przykład. Tak poza tym, to sobie pewnie już wezmę, żeby zwiększyć jeszcze o 5% odporności fizycznej uławi i 5% HP się przyda na pewno. No to jest niby ciekawe, ale nie lubię polegać na jakiejś tam szansie na to, że to wejdzie. Bo wiadomo, no najpierw muszę uderzyć krytycznie, co nie jest takie proste, a Avi nie ma dużo szans na kryta. Znaczy nie, co ja mówię, najpierw wróg musi mnie uderzyć krytycznie, tak? No co, dobra, no to oni mają, powiedzmy, że przeciwnicy będą troszeczkę częściej krytać we mnie niż ja w nich, ale no to mimo wszystko, najpierw muszą sfokusować się na Avi, później musi im wejść kryt. Jeżeli wejdzie, no to wtedy jest tylko szansa na to, że będę w stanie uniknąć kolejnego ciosu. I prawdopodobnie ta szansa aż do 60% wzrośnie, jeżeli to wymaksuje, ale to nie sądzę, żeby to było spoko. No to jest ciekawy hit and run. Jeżeli uderzę zamiast przed poruszeniem się, no to wtedy dostaję plus 3 do ruchu. To może być interesujące. Żeby jeszcze tam dalej, powiedzmy, uciec, albo żeby jeszcze dalej gdzieś pójść do wroga, żeby go tam zaflankować już, czy coś. I tutaj już potrzebna jest jakaś inna klasa. No czegoś takiego nie było w demówce, nie można było sobie klasy nagle jakiejś innej odblokować, tam coś.
załatwić takiego. To sobie pamiętam, wymaksowałem też w demówce, że jeżeli bym nie wykorzystał tych punktów akcji, no to szansa na kryta na następną rundę się zwiększała. I to w sumie aż o 25% za jeden punkt, więc jakbym się ani nie ruszył, ani nie wykonał żadnego tam ataku, ani nic, czyli obydwa te punkty by nie zostały wykorzystane, to aż plus 50% do szansy na kryta bym dostał na kolejną turę. A tutaj z kolei się dostaje inicjatywę. Już jest ten motyw, że jak niebieskiej lub pomarańczowej nie wykorzystamy, to dostamy plus 20, więc w sumie już plus 40 tak naprawdę do inicjatywy Avi może sobie załatwić tym sposobem. Chyba, że to się nie kombi, ale chyba tak. No i tutaj byśmy mieli jeszcze dodatkowe plus 25 do inicjatywy za niewydany ten punkcik akcji. A te rzeczy się tutaj dopiero przydadzą w momencie, w którym będziemy sobie drugopoziomowe zaklęcia odblokować. Właśnie się to już mogłoby być przydatne teraz i możliwe, że nawet sobie w to pójdę, bo póki co nie opłaca się jakoś tak, wiecie, hardo iść w jedno drzewko tylko, dopóki nie będziemy mieli załatwionych jakiś tam właśnie albo Onord gdzieś będziemy, u jakiejś rasie, albo będziemy tam jakąś inną klasę sobie odblokujemy, jakiegoś tam Hexblade'a, czy Warlord'a, czy coś, to będzie... Nie wiem, kiedy to nastanie tak naprawdę, bo mówię, w domówce do tego się nie dało dojść. Do takich rzeczy. Więc porozdaję sobie po prostu na razie umiejętności takie defensywno-ofensywne, a później pewnie się zrobi resecik tam w mieście i wtedy sobie wybierzemy coś, nie? Jak już faktycznie tam coś się uda odblokować, no to sobie w coś sobie pójdziemy wtedy. Na razie niech będzie jak jest. Dobra. Tam w prawo trzeba iść, żeby wziąć udział w tym czymś. Tutaj, tu nie mogę wejść. Tam jest fight. No to taki dosyć prosty fight. To robimy tego fighta. Ready. Dobra, w ogóle... jak tam czas nagrywania? Trzeba sprawdzić. Momencik. No to po tej walce już myślę, że... może się skończy. No okej. Okay. To jest oślepienie. To jest osłabienie. Tu jest odporność. Ty miałeś 5 ruchu aż, nie? No właśnie. Iść tu. Tylko jeden kroczek musisz zrobić, żeby do niego dojść. Tej trucizny już nie będę nakładał. On blokuje go tutaj, żeby nie mógł w to wdepnąć. No proszę, trzeba leczyć. A ten jeszcze może krytnąć i zabić w sumie. No, krytnął, ale nie zabił. No, trzeba leczyć. Z trucizny przy okazji się wyleczy. Nie wyleczyło. A to z podpalenia leczyło chyba, tak? Dobra, weź sobie inicjatywę. Cofnij się jeden krok. Daj defa. Wait. Tak średnio się ruszył ten golem. Nie tak jak chciałem. Tam.
No dobra, no tego golema by trzeba tutaj klepać. To był kryt, co? Nie ty! Jezu, nie tobą się nie chciałem ruszać. Dobra, nieważne. Dobra, krwawienie i trucizna, ale przeżył. Sparaliżował mi kolegę. A już drugi atak wykonał. Proszę mi go nie zabijać. Bez kryta, dobrze. Easy gierka. No tutaj nie chcę blokować, to ustanę tutaj. Na zwykłym ciosem dobim. We fight for the Empire. The twin moons, red and blue. Red and blue. There will be no surrender. I will drink from your skull. On był stauntowany, ta? Dlatego się nie ruszył, a że nie ma tego celu, który miał bić, to po prostu oddał turę? Dobra, tego to zabiję tamtym może. Tu ustanę. Ale ten jest uślepiony w ogóle. Ale trafiony. To może paść mimo wszystko w tej walce, widzę. Nie, woli tu strzelać. Dobra. Proszę bardzo. Idziesz tu? Tego to bym wolał po prostu zastrzelić. Ty się cofnij już. Dobra. Ty możesz tam dygać. Nie wziąć sobie niewidkę. No ja go pewnie po prostu rozstrzelam teraz, nie? Czy może jeszcze nie w tej turze, ale... Dobra, w razie czego to jeszcze podleczę, proszę. Dobra, myślę, że możemy już zabić. Trochę się podregenerowali. Okej. Okay. Czyli tego na razie nie otworzę z jakiegoś powodu. Tutaj też nie, tutaj też nie. No tu jest jakaś winie. Here lies the first eye of the molten mind. Let, if you don't mind. Of the molten coś tam. Mind nie wiadomo, że tam było wcześniej. Dobra, jest żelazo.
1250, dużo tego żelaza to jest. No. Taka lokacja. Leather pants, zobaczmy, czy jakieś lepsze, gorsze, takie same. 4-3. Fizyczna odporność. 1%. Nie. Te poprzednie też się potwierały? Tak, tu wszystko otwarte, tu nic nie ma. Fajne cele w ogóle, takie ciepłe, przyjemne. Eleganckie, tutaj zablokowane widzę. Znowu leather pants. 3-3. Power spada, inicjatywa spada. Kryt nie rośnie. Nie. Dobra, wywalić. Dobra, to jest to wszystko. Po tej stronie. Tutaj byli ci. Cieci, tamta jedna, co tam się chciała wzmocnić dla Betrezena, ta się nie tyle dla Betrezena się chciała wzmocnić, co... O! Fontanna, skorzystajmy od razu. A, odcinek miałem skończyć, tak? Dobra, no to drodzy Państwo, w tym momencie odcinek kończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków serii oraz innych serii na tym kanale. Ja byłem Skowron Piąty, pozdrawiam i polecam. Na razie.